Nadeszły wakacje, więc jest to idealny czas, żeby pójść sobie do lasu na jakiś kemping, biwak czy nad jeziorko. No po prostu idealny czas. Aczkolwiek, jeżeli już wybieramy się nad takowe jeziorko, musimy pomyśleć nad tym, jakie niebezpieczeństwa mogą czekać na nas w lesie. Oto malutki poradnik. Przykładowo musisz uzbroić się na jakiegoś Slendermana, który ci może wyskoczyć zza krzaka, albo na gigantycznego Siren Heada, albo przykładowo na przejście do Backrooms przez jakieś drzewo, znowu klipowanie się. Pilnować się trzeba, bo jest tutaj sporo niebezpiecznych stworów po lasach, jednakże jest jeden, o którego istnieniu prawdopodobnie nie wiecie i powinniśmy sobie o nim opowiedzieć. Jest to głodny lamo. Cześć wszystkim, ja jestem Odary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się właśnie Hungry Lamu. Głodnym lamu, czyli głodną lamą. Jakkolwiek niedorzecznie to brzmi, tak samo niedorzeczne to jest. Tak więc dziś zajmiemy się horrorem indie, który wydaje mi się być taką hybrydą FNAF Worlda i do tego nutką Slendera The Eight Pages. Zatem cóż, może być ciekawie. Nim zaczniemy, sobie koniecznie kciuka w górę pod filmem, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Jesteśmy no bliziutko, brakuje na ten moment niecałych 37 tysięcy widzów. Ponadto wpadnijcie do mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły gry Hungry Lamb. Wszystko rozpoczyna się, kiedy ten specyficzny, dziki i szablozębny zwierz wstaje. Dokładniej zwierzę tym jest lama o imieniu Lamu. Lamu to bardzo szczęśliwa lama, a jednocześnie bardzo głodna lama. I za chwilę pójdzie zjeść sobie śniadanko. Początek przygody Lamu jest utrzymany w bardzo bajkowej stylistyce. Wszystko jest tutaj piękne i kolorowe, jednakże nie potrwa to długo, bowiem gra ma tutaj coś z tego dziwnego klimatu South Parka, który na pierwszy rzut oka wygląda jak zupełnie zwyczajna bajka dla dzieci, aczkolwiek gdzieś tam w głębi siebie jest czymś bardziej nastawionym do starszego odbiorcy, ale nie uprzedzajmy faktów. Lamu wybiera się poszukać jakichś tam jagódek w chwili, kiedy wszystko to jest opisywane przez narratora, czyli jego bardzo dobrego ziomka, o którego istnieniu prawdopodobnie Lamu nie ma pojęcia. Wracając, Lamu budzi się w jaskini, kiedy to narrator nakazuje mu, by poszedł poszukać sobie jedzenia, bo prawdopodobnie jest głodny. No, wiecie jak to jest. Zatem Lamu wyrusza na przygodę po tej pięknej mapce. Po tym pięknym lesie, który wygląda dużo lepiej od tego lasu, który gdzieś tam jest nieopodal ciebie, prawda? Na początek Lamu idzie odnaleźć kilka wisienek na śniadanie, jednakże, no cóż, jest to trochę mało jak na taką szczęśliwą lamę, więc szybko poszukuje czegoś innego. I znajduje banana, który wygląda jak piesek. Narrator sugeruje, że Lamu przecież kocha owoce i fajnie byłoby go zjeść, jednakże cóż, banan jest tego wszystkiego świadomy, zatem narrator nakazuje Lamu, by znokautował go kamieniem. Kiedy banan jest już martwy, narrator stwierdza, że przecież on nie miał tak naprawdę nic przeciwko jego poświęceniu, więc Lamu nie powinien czuć jakiegokolwiek poczucia winy. Po chwili Lamu dostrzega grupkę obozowiczów, którzy siedzą przy ognisku nieopodal niego. Lamu tam podchodzi, a obozowicze uciekają. Wtedy narrator stwierdza, że tak naprawdę chcą się po prostu pobawić z nim w chowanego, tak jak wiele innych owoców, które Lamu spotkał w przeszłości. To ważne, każdy z obozowiczów przypomina jakiś owoc, przykładowo jabłko, gruszkę czy pomarańcze, tylko że problem w tym, że mają bardzo ludzkie ciała. Wtedy zaczyna się zabawa. Narrator prowadzi Lamu do kryjówek każdego z owoców i jednocześnie sugeruje, jak wywabić ich z tych miejsc. Co ważne, w trakcie tych poszukiwań jesteśmy w stanie natrafić na pewnego ziomka, który chowa się za drzewem, jednak nic nie możemy z nim zrobić, więc co teraz? Szczerze nie wiadomo. Ponadto jesteśmy w stanie też natrafić na samochód, który możemy zniszczyć i możemy go zniszczyć i w zależności od tego, czy go zniszczymy, czy też nie, będzie to wpływać na zakończenie, ale o tym trochę później. Jabłko schowało się pod kamieniami, zatem Lamu wziął ze sobą gniazdo pszczół i za jego pomocą wywabił je z kryjówki, a następnie, cóż, zjadł. Samo jabłko, a ciało zostawił. Następnie wyruszył na poszukiwania gruszki, która to schowała się w krzakach, które Lamu podpalił, a następnie ponownie zjadł gruszkę, zostawiając ciało. Ostatni owoc, pomarańcza, schowała się na drzewie, które Lamu ściął. Pomarańcza z niego spadła i ponownie została zjedzona przez Lamu. Tutaj teoretycznie wszystko powinno się zakończyć. Lamu jest najedzony, jednak narrator jest troszkę zdziwiony, bowiem Lamu jest nadal głodny.
Pamiętacie swoją drogą tego ziomka za drzewem? Cóż, mam nadzieję, że tak, bowiem teraz zaliczam comeback i właśnie w niego się wcielamy, kiedy mamy dokładniej ogarnąć, co tak naprawdę się tu stało, a potem uciec z lasu. Zatem ziomek wyskoczył w krzaki prawdopodobnie za potrzebą i nie było go tak z pół godziny, potem wrócił i okazało się, że na kempingu nikogo nie ma. Zatem szybko wyruszył na poszukiwania swoich zaginionych przyjaciół, a także zaginionego psa. Pierwsze co odnalazł to biedny piesek, z którym niestety wiadomo co się stało. Następnie odnajduje swoich pozostałych przyjaciół. Pierwszy z nich został zarządzony przez pszczoły, a następnie jego głowa została odgryziona. Jeszcze kolejny został przerażająco zraniony przez ogień, a następnie jego głowa ponownie została odgryziona. Natomiast trzeci spadł z drzewa, które zostało ścięte. Samą sobie nogę, a jego głowa została odgryziona. Wówczas naszemu bohaterowi pozostaje tylko jedna mała rzecz, uciekać stąd, gdzie pieprz rośnie. Wówczas zjawia się Lamu i zaczyna nas gonić. Teraz w grze pojawiają się dwa zakończenia, więc zacznijmy od tego pierwszego z nich, które jest znacznie mniej interesujące i polega po prostu na tym, jak przykładowo kończył się Slender the Eight Nightmares czy coś koło tego. Zwyczajnie biegniemy do samochodu z myślą, że wreszcie uda nam się uciec, aczkolwiek samochód jest zniszczony, bo zrobiliśmy to poprzednio, jeszcze w chwili, kiedy gra wydawała się być taka bajkowa i superowa. Wówczas Lamu atakuje nas i cóż, jest najedzony, narrator jest szczęśliwy, Lamu jest szczęśliwy i wszyscy są szczęśliwi, prawda? No tylko, że nie, bo tutaj dzieje się coś znacznie głębszego i mroczniejszego, o czym dowiemy się z zakończenia numer 2, albo numer 1 raczej. Więc tak, w innym zakończeniu po prostu wsiadamy do samochodu i odjeżdżamy. I to mogłoby być na tyle, aczkolwiek nie do końca, bowiem to zakończenie ma znacznie więcej lore poukrywanego w sobie. Zatem jedziemy, w teorii uciekamy. Aż tu nagle osioł wraca z Backrooms i wyskakuje nam na maskę, albo raczej chłopną klipuje się i pojawia na drodze. Tak, wiem, to nie osioł tylko lama, ale muszę dbać o jakieś lepsze żarty. Zatem osioł pojawia się przed maską i atakuje nas. My zostajemy zeżreni i cóż, na tym teoretycznie się to kończy, jednak wówczas otrzymujemy wycinek z gazety. Młody chłopak, który zamordował swoją rodzinę, dalej na wolności. Przerażający morderca, który przychodzi do ciebie, ty jest puzyno. I ma białą twarz, i nie ma powiek, i ma szarą bluzę. Dobra, to nie... Kulu Times, czwartek, 21 lutego 2002 roku. Tragedia w Lamu Forest Park. Kolejna tragedia w niesławnym Lamu Forest Park. Wycieczka czwórki przyjaciół początkowo miała być spokojnym kempingiem, jednakże szybko zmieniła się w przerażającą masakrę. Tasha Neal, lat 20, Ken Abel, lat 20, Leon Dean, lat 20 i... byli na kempingu w Lamu Forest Park w noc 19 lutego. Młodzi dorośli właśnie ukończyli szkołę i poszukiwali ucieczki w dzicz w celu rozwoju i relaksu. To właśnie wtedy wydarzyła się tragedia. W środku nocy Tasha, Ken i Leon zostali brutalnie zamordowani, zostawiając RFP'a jako jedynego ocalałego po przerażającym incydencie. Lamu Forest Park jest okryty złą sławą z powodu wielu morderstw na ludziach, którzy odważyli się wejść do parku. Każde morderstwo polegało na ścięciu głowy w nieznany sposób. Badacze stwierdzili, iż kształt po ugryzieniach jest bardzo podobny do kształtu ludzkich zębów. Zagadka mordercy z Lamu Forest Park została rozwiązana. Władze postanowiły poinformować, iż morderca już nigdy więcej nie będzie przeszkadzał mieszkańcom. Co nie chce udzielać jakichkolwiek wywiadów. Jest to zrozumiałe ze względu na jego traumatyczne doświadczenie. Największe kondolencje dla rodziny Tashy Neal, Kena Abla, a także Leona Deana. Mieszkańcy mogą spać spokojnie, wiedząc, iż morderca z Lamu Forest Park został nareszcie zatrzymany. Ostatnio ocalały poprosił o anonimowość. Tak więc tak prezentuje się to wszystko koniec końców. Lamu został zatrzymany, albo raczej zaciupany, bo trochę ciężko go zatrzymać chyba. I wszystko skończyło się dobrze. Wiemy tylko i wyłącznie o tym, że był to Lamu Forest Park, gdzie Lamu dopuszczał się już innych morderstw w przeszłości, ale o tym wiedzieliśmy już w sumie trochę wcześniej. I to w sumie byłoby na tyle, więc... no co? I tak, teoretycznie tak wygląda cała tutejsza fabuła, jednak ludzie zaczęli interpretować rzeczy, których chyba do końca nie potrzeba interpretować, bo raczej wszystko jest to wyjaśnione, więc tak. Po pierwsze, dlaczego gra ma dwa różne style graficzne? No, to jest dość proste, bowiem początkowo wszystko obserwujemy z perspektywy Lamu, który wydaje się być po prostu potworem, niektórzy twierdzą, że jest hybrydą człowieka i lamy.
Jednakże w to aż tak bardzo bym się nie zagłębiał, po prostu widzi świat jak SpongeBob, jest po prostu cukierkowo i pięknie, natomiast druga strona medalu jest już znacznie mroczniejsza i tutaj widzimy wszystko z perspektywy człowieka, który po prostu widzi potwora, który zabił jego przyjaciół. Zatem teraz kim jest Lamu? Lamu jest lamą. Lamą potworem, lamą człowiekiem, czy człowiekiem lamą, który zamieszkuje pobliski las Lamu Forest Park. Myślę, że jest to coś na wzór takiego Wendigo albo innego z tych dziwaków chodzących po lasach. Gdzie taka wielka stopa lama. Kim w takim razie jest narrator? Cóż, narratorem, gościem, który to wszystko opisuje, jednakże w tej jednej kwestii może być zdziebko inaczej, bowiem wydaje się, że narrator zdziebko lamę kontroluje. W zasadzie w każdym przypadku, kiedy lama kogoś atakuje, jest to podyktowane słowami narratora, więc być może jest to ktoś, kto naszą lamę kontroluje. Jednak ja do końca nie jestem fanem tej teorii. Raczej jest to po prostu narrator, który wie wszystko o świecie, opisuje to i tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie o grze Hungry Lamu. Szczerze, z mojej perspektywy, gra jest trochę dziwna, to na pewno. Otóż sam koncept lamy mordercy jest dość niedorzeczny, jednak mi się to naprawdę spodobało. Wcześniej wysunąłem takie porównanie do South Parka. Lecz równie dobrze możemy to także porównać do Happy Tree Friends albo czegokolwiek, co wygląda jak bajka dla dzieci, jednak koniec końców jest czymś znacznie brutalniejszym i nie tak łagodnym do oglądania dla młodszych widzów. Podoba mi się także ten koncept z zamianą ról, kiedy najpierw jesteśmy mordercą i łapiemy ofiarę, a na końcu zostajemy ostatnią ofiarą i musimy uciekać przed tym mordercą, którym byliśmy jeszcze chwilę temu, mimo faktu, że jest to lama w lesie. No cóż, stylistycznie też mi się to wszystko podoba, więc jak najbardziej gra na plus i to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadajcie na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę. Do kolejnych filmów, cześć!